taka krótka pantomima, która myślę, że będzie dobrym łącznikiem między pierwszą a drugą prezentacją. Zapraszam. Thank you.
Thank you.
zmienia się. Ania, zapraszam cię. Teraz będzie finałowa niespodzianka specjalnie dla pracowników przygotowana jak wszystko dzisiaj. Uwaga, wszyscy są gotowi? Mamy nadzieję, że nam pomożecie. Dwie pierwsze zwrotki są znane, a trzecia jest napisana specjalnie na dzisiejszy dzień. To uwaga. Jednego Boga mam, On zawsze ze mną jest. Jednego Boga mam, On ze mną jest. Jednego Boga mam, On zawsze ze mną jest. Jednego Boga mam, On ze mną jest. W imieniu pracowników.
czyli nas tutaj. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za taką potężną dawkę wzruszeń. Widzieliśmy, że wszyscy płakaliśmy, wzruszaliśmy się. Było takie piękne, uświadomiliśmy sobie po raz kolejny, że Pan Bóg na początku stworzył niebo, ziemię, uczynił raj, potem wieży i umieścił nas w tym raju. Otoczył swoją miłością, chroni nas, pomaga nam w różnych trudnych sytuacjach, jest po prostu z nami tutaj i to jest taki dowody tego, codziennie są nam, doświadczamy też dowodów na to, że Bóg jest z nami tutaj, że Jego miłość jest w tych takich bardzo codziennych, prozaicznych, wręcz niezauważalnych, takich, w których może my traktujemy tak. Czasami jest trudno, czasami jest ciężko i pracownikom, i dzieciakom, czasami też praca, szkoła, różne obowiązki, ale w tym wszystkim wiemy, że On jest z nami, nam pomaga i to jest właśnie to jest za Jego miłość tutaj w Mielczynie. Dziękujemy za to przypomnienie, niesamowity trud artystów, siostry reżyser i wszystkich innych tutaj zaplecza muzycznego. Naprawdę bardzo to było piękne i wzruszające doświadczenie Wam. To ja teraz jeszcze Wam podziękuję. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli, żeby dzisiaj pokazać to wszystko, co wypracowaliśmy. To było wiele osób, takich, które się modliły, które pomagały w różnych takich szczegółach, na przykład naszą pani Krawcowa, pani Teresa Kumana, która ryby nam uszyła i w ogóle ptaki uskrzydliła i w ogóle dużo takich rzeczy. Ale też na przykład, jaki duży wkład był naszych dziewczyn w to, czy wolontariusze, które same dobrały sobie stroje na przykład. To ja tutaj nic nie musiałam robić, to wszystko ich inicjatywa. I na przykład nasza Karolina, ten diabeł, co przechodził, to ten ogon to jest jej inicjatywa. Ona stwierdziła, że diabeł nie może być bez ogona i przyszła z ogonem na próbę. Sama zrobiła, wieczór cały robiła ogon. Także bardzo dużo takiej twórczości. Dużo takiej twórczości naszej własnej się tutaj przejawiło i za to Wam bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo.